Kulinarna pogadanka, zapraszam serdecznie. Pierwsze co? O, aplikacja do dzioba dzikiego stworzenia. Wodulec. Mięsulec. Makaroni. Porozmawiajmy dzisiaj na temat osoby, która od dłuższego czasu, w sumie to od zawsze, odkąd pojawiła się w internecie, no nie pasuje mi po prostu do niego. Rękawiczki, onion. Jest to ta sama osoba, co kiedyś nie była w ogóle zainteresowana jednym teraz z topowych twórców na YouTubie. A jak rozstał się z dziewczyną, kupił Mercedesika, to nagle ma z nim dziecko i planuje ślub. Tu Kiełken. Oliwa sprawiedliwa. Teraz generalnie jest głośno o tej osobie, no bo wygląda, no właśnie nie wygląda, no właśnie ta osoba przestała wyglądać, wprowadza młodych odbiorców po prostu w kompleksy, mówiąc tym, żeby być naturalnym, a wygląda jak 50-letnia baba. Oczywiście jeszcze łyczek. W internecie też ludzie nie są ślepi, tak? Z tego co ja zdążyłem zaobserwować, no to jest teraz bizneswoman i mama tylko na Instagramie. Co chwilę jakieś, wiecie, wyloty, odloty. Wiecie, nic tam do tego, tylko jak ktoś opowiada o sobie, że jest wspaniałym generalnie rodzicem, wspaniałą partnerką, a przedstawia siebie cały czas generalnie poza domem, poza miejscem zamieszkania, no to połączcie kropki. I cyk! O kurde. Panie Władku, robota idzie jak ta lala. Ktoś może mi powiedzieć, że jej zazdroszczę, ale absolutnie jej nie zazdroszczę. Czego mam jej zazdrościć? Że ryje banie po prostu swoim młodym odbiorcom, do których nagrywa materiały? Opie się wjeżdża. O ty kurde, ale gęste. O, poszło. Ha, o to chodzi. Do czego zmierzam? Bo nakreśliłem generalnie tutaj całą historię i cały po prostu wkurw, który ta osoba we mnie po prostu budzi. Ale o co mi dokładnie chodzi? To do tego zmierzam właśnie. Musiałem, wiecie, wam nakreślić to wszystko. Chodzi mi o to, że jest to w jakimś stopniu patologia, która jest teraz rozszerzana i po prostu wprowadza w kompleksy dużo młodych kobiet, dużo dzieci, zaniża samoocenę przykładnej generalnie twórczyni, którą moim zdaniem nigdy nie była. Teraz po prostu poleciała całkowicie po bandzie. Wiem, że masa osób teraz o tym gada, ale nie wiemy, o kogo mi chodzi, bo nie powiedziałem, więc uznajmy, że to jest wygenerowana postać przez sztuczną inteligencję, która po prostu mnie zirytowała. Daj znać, co ty myślisz oczywiście w komentarzu, a ja wam pokazuję efekt finalny pięknego jedzonka. Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda, zostaw follow i do jutra, elo.